aż 7 milionów złotych na pomoc osobom wykluczonym społecznie otrzyma Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w kooperacji z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, Euroregionem Niemen oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym. Realizowany będzie program wspierający ekonomię społeczną. Są to środki na utworzenie 21 przedsiębiorstw, w których zatrudnienie znajdzie ponad setka osób. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego jest największym, jakie dotąd otrzymał Pryzmat. Pieniądze mają być wsparciem dla osób zamieszkujących powiaty suwalski, augustowski, sejneński, moniecki i sokulski, które z powodu wykluczenia nie radzą sobie na rynku pracy. Te pieniądze służą temu, aby aktywizować z jednej strony podmioty takie jak fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa non-profit, a z drugiej strony osoby, które wsparcia potrzebują w tym, aby przystosować się do rynku pracy, poszerzyć swoje kwalifikacje i założyć nowe podmioty gospodarcze. Pryzmat, zanim pieniądze trafiły na ich konto, otrzymał wysoką ocenę jakości dotychczasowych usług. Te działania są dotychczasowym rozszerzeniem tego, co robiliśmy wcześniej, bo my zakładaliśmy i organizacje, i spółdzielnie socjalne od kilku lat. By wywiązać się z warunków umowy, Pryzmat z kooperantami muszą doprowadzić w ciągu 3 lat do utworzenia tych 21 podmiotów i stworzenia w nich zdeklarowanych 113 miejsc pracy. To są pieniądze przeznaczone na wspieranie prawie 550 osób, które są ze specyficznego rynku pracy. Są osoby, które są obdarzone możliwością bycia w sektorze osób wykluczonych społecznie, a więc są to osoby, które z racji różnych problemów rodzinnych, zdrowotnych, wychodzenia z uzależnień, z opuszczania zakładów karnych albo z wieloletniego korzystania z pomocy społecznej czy też urzędu pracy, potrzebują pewnego impulsu do tego, aby zacząć coś robić. I my jesteśmy od tego, aby pomóc. Adresaci funduszy, by otrzymać pieniądze, muszą utworzyć co najmniej 5-osobowe grupy, które funkcjonować będą jako spółdzielnie socjalne lub spółki. Przygotować biznesplan, który Pryzmat pomoże im opracować. Centrum Aktywności Społecznej zagwarantuje też nowym przedsiębiorcom usługę księgową, prawną i marketingową. Ale tak naprawdę to te osoby będą prowadzić ten biznes. I z jednej strony to wymaga tego, żeby się dobrze przygotować, żeby mieć zaufanie w tej piątce osób do tego, że razem coś robimy, a z drugiej jednak to jest zwykły podmiot gospodarczy, który potem musi na rynku funkcjonować. Taka osoba dostaje wsparcie w postaci tego, że przez rok czasu otrzyma od nas 1000 zł przez 6 miesięcy, 600 zł przez następne 6 miesięcy, plus na firmę, która razem z innymi założy 100 tysięcy złotych. Plus oczywiście okoliczności w postaci takich wsparcia jak tam reklama, prawo, księgowość i tak dalej. Czyli mówiąc prozaicznie, jeżeli ktoś coś chce, ma jakiś pomysł, ba, jeszcze ma znajomych, z którymi mógłby to robić, to ma szansę. Ale to tak naprawdę jest taka wędka. Jeżeli człowiek ją wykorzysta, to będzie do przodu. Jeżeli nie, no to nie da rady. Wybór branży nie jest w żaden sposób ograniczony. Może być ona związana z nowoczesnymi technologiami lub bardziej typowymi, jak usługi budowlane czy transportowe. Wszystkie istniejące w regionie spółdzielnie socjalne zakładane były przez współpracę ze Stowarzyszeniem Pryzmat, które im doradzało, szkoliło, organizowało wizyty studyjne do podobnych przedsiębiorstw. Jak dzisiaj radzą sobie? Funkcjonują. No, przypomnę tylko, że czy mamy żłobek, czy mamy ośrodek wsparcia dla osób bezdomnych czy uzależnionych, mamy firmę budowlaną Konowa z Nowinki, także te podmioty funkcjonują. Tylko proszę pamiętać jedną rzecz, to jest zawsze czynnik ludzki. 5 osób musi coś razem robić. Te 5 osób może być zgranych, ale czasem są to osoby przypadkowe i nie mamy jednego doświadczenia. Czasem wychodzi tak, że osoby, które się nie znały, super prowadzą i działają dalej, a czasem osoby, które się znały, zaczęło coś ich w trakcie to różnić.